Edukacja to słowo klucz w kontekście programu, który dzisiaj Wam zaprezentujemy. Alergia na temat, taką oto nosi nazwę. Myślę, że część z Was już tę serię kojarzy. Serię, w ramach której przepytujemy wszelkiego rodzaju specjalistów z zakresu alergologii. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Magdalena Arcimowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym na wstępie zapytać, czym tak naprawdę jest alergiczny nieżyt nosa? Alergiczny nieżyt nosa, jeżeli chodzi o choroby alergiczne, to zdecydowanie choroba numer jeden. Choroba, na którą wydaje się według badań najnowszych, które wykonane zostały w naszej polskiej populacji, być może choruje nawet 9 milionów Polaków, czyli ogromna rzesza naszych potencjalnych pacjentów i po prostu ludzi cierpiących na codzienne objawy związane z katarem, świądem, zatkanym nosem, kichaniem. Jest to choroba niezwykle częsta, choroba o charakterze zapalnym. W grupie chorób górnych dróg oddechowych, nie mających charakteru infekcyjnego, zdecydowanie choroba najczęstsza, u dzieci najczęstsza choroba zapalna yy, i najczęstsza choroba przewlekła. Także problem o charakterze globalnym, problem o charakterze populacyjnym. No i oczywiście problem, który przysparza naszym pacjentom wielu różnych kłopotów i zdecydowanie obniża jakość życia, więc myślę, że rozmawiać warto. A jakie są przyczyny tego problemu, o którym Pani przed chwileczką wspominała? Oczywiście, jeżeli alergia, to alergen. Bez alergenu nie ma chorób alergicznych. I alergeny są podstawowymi czynnikami sprawczymi. Wszystkie inne czynniki, które są czynnikami, można powiedzieć, sprzyjającymi, tylko jak gdyby powodują, że choroba ujawni się wcześniej lub później. Tak więc alergeny. O jakich alergenach myślimy, mówiąc o alergicznym nieżycie nosa? Przede wszystkim o alergenach powietrzno-pochodnych, czyli tych, które są obecne w naszym powietrzu atmosferycznym, zewnątrz bądź wewnątrz domowym, bo tak zwane aeroalergeny, czyli alergeny unoszące się w powietrzu, możemy podzielić na dwie grupy. Alergeny wewnątrzdomowe, czyli roztocze kurzu domowego, pleśnie, alergeny pochodzenia zwierzęcego i alergeny zewnątrzdomowe, czyli te, które kojarzymy najczęściej sporą wiosenno-letnią pyłki kwitnących roślin. Uh -huh. A proszę mi powiedzieć, jakie są czynniki ryzyka determinujące powstanie ANN? ANN, czyli alergiczny nieżyt nosa. Tak, ale chciałem już zastosować ten skrót po to, by osoby nas słuchające mogły się z tą nomenklaturą oby, osłuchać. E, oczywiście e, trzeba wspomnieć e, na samym początku, że alergiczny nieżyt nosa, tak jak każda choroba alergiczna, ma swoje dwie podstawowe przyczyny. E, czynniki, które... Z którymi się rodzimy, czyli nasze geny i czynniki środowiskowe. A więc genetyczne uwarunkowania atopii, czyli skłonności do alergii, są podstawą, która powoduje, że u danego pacjenta dochodzi do rozwoju choroby alergicznej. Atopia w rodzinie, rodzice, którzy są alergikami, zwiększa ogromnie szanse na pojawienie się objawów alergicznego nieżytu nosa, ale też u danego pacjenta alergiczny nieżyt nosa pojawia się istotnie częściej wtedy kiedy w bardzo młodym wieku będąc małym dzieckiem zachorował na przykład na alergię pokarmową czy prezentował różnego typu rodzaje nadwrażliwości związane właśnie z pokarmami. No dobrze, ale skąd mamy wiedzieć, kiedy powinniśmy pójść do alergologii? Nie na przykład do internisty czy lekarza rodzinnego. Zastanawiam się, w jaki sposób przeciętny obywatel cierpiący na coś bliżej niezdiagnozowanego jeszcze może się przed tą chorobą uchronić. Oczywiście tutaj pewnie powinniśmy porozmawiać o czynnikach ryzyka. Bo nie każde geny ujawniają się później w tak zwanym fenotypie czyli nie wszyscy, którzy są genetycznie skazani na daną chorobę, muszą na nią zachorować. Tutaj odgrywają rolę czynniki środowiskowe. Do nich należy bardzo wiele aspektów, ale myślę, że jednym z wiodących i jak gdyby korelujących z tym, co obecnie dzieje się w otaczającym świecie, są zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia i te zewnątrzdomowe pod postacią smogu, ekspozycji na niekorzystne czynniki zewnątrzdomowe, ale też zanieczyszczenia wewnątrzdomowe. I tutaj ja zdecydowanie przede wszystkim podkreślam rolę dymu tytoniowego. Mamy bardzo wiele prac, które wskazują, że wczesna ekspozycja na dym tytoniowy może być czynnikiem rozwoju z czynnikiem ryzyka rozwoju chorób alergicznych, ale też wiemy, że różnego rodzaju zanieczyszczenia pochodzące z kuchenek gazowych czy z kuchenek zasilanych innym paliwem również mogą nasilać ryzyko pojawienia się alergicznego nieżytu nosa w kolejnych latach życia. Dla ANN takim istotnym czynnikiem ryzyka jest również antybiotykoterapia we wczesnych latach życia. I infekcje, ale tu problem z infekcjami górnych dróg oddechowych jest troszeczkę złożony. U pacjentów nieobarczonych wywiadem alergicznym infekcje nawet okazuje się, że mogą mieć pewien, pewne właściwości protekcyjne przed rozwojem alergicznego nieżytu nosa. Natomiast jeżeli małe dziecko ma rodziców alergików i dodatkowo jest narażone na infekcje wirusowe, wówczas okazuje się, że to ryzyko zachorowania na alergiczny nieżyt nosa wzrasta. Kolejnym elementem jest też zmiana profilu zakażeń. O ile o infekcjach wirusowych już sobie powiedzieliśmy, o tyle na przykład zakażenia bakteryjne, co związane jest z teorią higieniczną, naszych przodków w pewnym sensie przed rozwojem alergii chroniły. No i oczywiście kolejna sprawa to różnego rodzaju Zmiany w diecie, nowoczesna dieta, krótkie karmienie piersią, deficyty witaminy D3 to kolejne czynniki, które sprzyjają rozwojowi chorób uczuleniowych. Paradoksalnie, życie w niezbyt higienicznych warunkach. W kontakcie z, dużą, z różnymi czynnikami środowiskowymi, typu nie tylko bakterie, ale również na przykład zwierzęta, i czy to domowe, czy hodowlane, będzie nas schroniło przed alergią, bo nasz układ immunologiczny będzie skoncentrowany na innym wrogu, a niekoniecznie na wynajdowaniu sobie wroga w otaczającym nas świecie, który jest światem potencjalnie alergenów. Co ciekawe, rodziny wielodzietne też są mniej narażone na ryzyko rozwoju alergicznego nieżytu nosa. Podobnie jak stosunkowo wczesne wysyłanie dzieci, na przykład do żłobków czy przedszkoli, czyli ten trening układu immunologicznego od wczesnego dzieciństwa. Taka naturalna szczepionka tak, pozwolę tak, sobie tak, wtrącić. Także ludzie żyjący na wsi, żyjący w otoczeniu zwierząt domowych, żyjący w rodzinach wielodzietnych z dużą ilością rodzeństwa, okazuje się, że rzadziej chorują na choroby Alergiczne. Zatem wniosek mamy prosty. Powinniśmy się wyprowadzić na wieś, ale zadbajcie o to, by mieć tam dobre połączenie internetowe, aby oglądać kolejne odcinki programu Alergia na temat. No i oczywiście subskrybujcie, bo myślę, że sporo darmowej wiedzy też pojawi się tutaj w kolejnych tygodniach. Pani doktor, wrócę do swojego poprzedniego pytania. Kiedy powinniśmy uznać, że najwyższa pora udać się do alergologa? Właśnie, a nie do internisty. O, i tutaj muszę powiedzieć, że to pytanie jest takim pytaniem trochę podchwytliwym, bo niekoniecznie alergolog musi być lekarzem, który pierwszy rozpozna alergiczny nieżyt nosa. Powiem więcej, okazuje się, że kompetencje w zakresie e, może nie tyle szczegółowej diagnostyki, co przynajmniej tego pierwszego rzutu leczenia, są bardzo dzisiaj podzielone. E, możemy zarówno zasięgać e, porad farmaceutów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, jak i specjalistów. Generalnie do specjalisty udajemy się wówczas, kiedy nasza choroba alergiczna wyraźnie zaczyna utrudniać nam codzienne funkcjonowanie. Chcemy wiedzieć, czy i na co jesteśmy uczuleni, bo diagnostyka alergologiczna pozostaje w kompetencjach alergologów. I oczywiście rozważamy, jak w sposób złożony, w jakiś sposób taki strukturalny zaradzić naszym dolegliwościom i też perspektywicznie pomyśleć o tym, żeby nasze objawy były mniejsze. A w jakich okolicznościach powinniśmy odwiedzić laryngologa? bardzo dużo pacjentów i to wiem z własnego doświadczenia bo łączę właśnie te dwie specjalności alergologa i laryngologa na początku trafia do laryngologa trafia z zatkanym nosem na przykład albo z utrzymującą się spływającą wydzieliną po tylnej ścianie gardła yy, i które to są typowymi objawami gdzie na pierwszy rzut oka nie możemy powiedzieć czy to są pozostałości infekcji zapalenie zatok czy też alergia ale na pewno uciążliwe objawy związane z nosem i zatokami będą wymagały zarówno konsultacji laryngologicznej, jak i alergologicznej. A już bezwzględnie konsultacji laryngologicznej wymagają objawy, które mają charakter jednostronny. Czyli jednostronna wydzielina z nosa, jednostronna blokada, jednostronne podkrwawianie z nosa, czy jednostronne bóle w obrębie twarzo-czaszki – czy uczucie rozpierania są wskazaniem do pilnej konsultacji laryngologicznej, a nie alergologicznej. Jeżeli chodzi o alergiczny nieżyt nosa, są to zdecydowanie objawy symetryczne e, obejmujące prawą i lewą jamę nosa. I różnią się one wyraźnie od poważnych problemów z zakresu chorób laryngologicznych. Dobrze, to teraz poprosiłbym ku przestrodze, abyśmy powiedzieli, jakie są podstawowe objawy alergicznego nieżytu nosa, bo myślę, że to też pozwoli naszym widzom w jakiś sposób zdiagnozować się na tym pierwszym etapie, jeszcze we własnym domu. E, oczywiście definiująco mówimy o alergicznym mierzycie nosa, tak jak zresztą o każdym mierzycie nosa, kiedy występują cztery podstawowe objawy. Do tych objawów należy wydzielina nosowa, zwana popularnie katarem. Z tym, że ta wydzielina nosowa może być zarówno takim zwykłym katarem, jak i uczuciem spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Kolejny objaw to blokada, niedrożność nosa, problemy z oddychaniem przez nos. Kichanie, często w postaci salw. Salwy kichania są niezwykle charakterystyczne, zwłaszcza w takiej bezpośredniej ekspozycji z uczulającym alergenem i świąt. Świąt nosa, ale też może to być świąt gardła, świąt uszu. U 70% pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa, czyli z tak zwaną pyłkowicą, dołączają się również objawy ze strony spojówek, czyli alergiczne zapalenie spojówek. Ale to do tych czterech objawów nie ogranicza, nie ogranicza się cały obraz kliniczny pacjenta z alergicznym nieżytem nosa. Okazuje się, że pacjent z alergicznym nieżytem nosa może kasłać może chrząkać, może mieć zaburzenia węchu i nie jest to covid. Może również mieć chrypę, może mieć uczucie podrażnienia gardła. Proszę sobie wyobrazić pacjenta, który permanentnie oddycha przez usta. Oddycha przez usta w dzień, oddycha przez usta w nocy, budzi się z wyschniętym, podrażnionym, czerwonym gardłem, może mieć chrypę, ale to na co chciałabym państwa uwagę zwrócić szczególnie, to bardzo wiele Dzieci na przykład przewlekle kaszlących wcale nie ma przewlekłego zapalenia oskrzeli, czy nawracających zapaleń oskrzeli, czy astmy oskrzelowej, ale ma właśnie nierozpoznany alergiczny nierzet nosa, którego jednym z objawów jest utrzymujący się kaszel czy chrząkanie. W jaki sposób się rozpoznaje tę dolegliwość? Często no, ludzie boją się iść do lekarza, zastanawiając się, czy to będzie bolało, czy to będzie przyjemne, czy to będzie jakieś przyjemne doświadczenie, czy być może coś, co pozostanie na długie lata w naszej pamięci jako traumatyczna chwila. Proszę mi powiedzieć, pani doktor, jakie są podstawowe badania, które wykonuje lekarz specjalista? Jeżeli pacjent trafi do lekarza specjalisty, to zdecydowanie ja uważam, że najważniejsze w rozpoznawaniu chorób alergicznych jest dokładne porozmawianie z pacjentem. Szczegółowo zebrany wywiad pozwala nam na etapie już rozmowy z pacjentem czy z opiekunem pacjenta, jeżeli mówimy o dzieciach, nawet wstępnie ustalić, że może być to alergiczny nieżytnosa czy inny rodzaj choroby uczuleniowej a nawet y, można spekulować o czynnikach uczulających w tym wywiadzie bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na przykład na okres pojawiania się objawów, porę roku, porę dnia. Doskonale wiemy, że dla uczulenia na roztocze kurzu domowego niezwykle charakterystyczne są objawy w ciągu nocy czy nad ranem, bo łóżko to podstawowe źródło alergenów pochodzenia roztoczowego. One żywią się ludzkim naskórkiem, w związku z tym jest ich w łóżku bardzo dużo. Jeżeli jest ich bardzo dużo, to oczywiście Śpiący pacjent jest eksponowany i objawy nasilają się w nocy albo, albo nad ranem. Tak więc, zwrócenie uwagi na profil objawów, co dominuje, czy cieknący nos, czy blokada nosa, czy są to salwy kichania w określonych warunkach, zwrócenie uwagi, kiedy jest nasilenie objawów, na przykład w ciągu roku. Jeżeli pacjent mówi, że w okolicach Wielkanocy przez kolejne trzy lata miał bardzo silne objawy alergiczne, nieżytu nosa z zapaleniem spojówek, to być może jest uczulony na brzozę. Jeżeli jest to środek lata, to może trawy, może pleśnie, może yy, chwasty. Tak więc nawet yy, rozłożenie objawów w ciągu roku będzie już nam podpowiadać, na co pacjent może być uczulony. No i oczywiście nasilenie objawów, czy one wykluczają pacjenta z codziennego funkcjonowania, od razu nam też klasyfikuje natężenie objawów, klasyfikuje nam alergiczny nieżyt nosa. Kolejną ważną y, y, sprawą jest zapytanie się pacjenta o warunki, w których mieszka, w których żyje, y, y, o y, rodzeństwo, o zwierzęta w domu, o to, czy choroby alergiczne występowały w rodzinie. I to, co jest bardzo również ważne i jest myślą przewodnią od ponad 20 lat tematyki alergicznego nieżytu nosa, czy ma objawy również zdolnych dróg oddechowych. Bo tak zwany dokument ARIA, czyli alergiczny nieżytnosa nosa i jego wpływ na astmę, który jest naszą taką Biblią dotyczącą alergicznego nieżytu nosa, uczula nas niezwykle na to, że alergiczny nieżytnosa nosa i astma to tak naprawdę... Dwie choroby, ale jednej, jednych zjednoczonych dróg oddechowych. Także bardzo istotne jest zawsze odpytywanie pacjenta również o innego rodzaju choroby alergiczne, w, w szczególności astma. Dlaczego jest tak ważne? Dlatego, że alergiczny nieżyt nosa jest, podstawowym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy. Porozmawialiśmy troszeczkę o tym, jak diagnostyka jak przebiega w kontekście, na razie, jak rozmawiać z pacjentem, jak rozmawiać, żeby tak. ta rozmowa była istotna dla y, dalszej diagnozy. Oczywiście kolejnym y, etapem w czasie wizyty lekarskiej jest badanie pacjenta. I tutaj tak jak przekazuję też zawsze moim studentom, nie można rozpoznawać alergicznego nieżytu nosa, nie zaglądając do nosa. To badanie jest bardzo proste, poddają się mu i z ochotą i małe dzieci, i dorośli pacjenci, nie jest to badanie bolesne, kiedy za pomocą wziernika, czy też endoskopu oglądamy jamę nosa i tam jest bardzo wiele podpowiedzi, które mogą nas ukierunkować, czy iść w kierunku na przykład infekcyjnego, czy alergicznego nieżytu nosa, a może całkiem innej choroby górnych dróg oddechowych. Oglądając nos widzimy, czy jest obrzęk, czy jest wydzielina. Bardzo często śluzówki pacjenta mają w alergicznym nieżycie nosa takie charakterystyczne, blade bądź fioletowawe zabarwienie. Oczywiście widzimy wówczas, czy nie ma jakichś strukturalnych przeszkód, które mogą nasilać objawy alergicznego nieżytu nosa, jak na przykład skrzywiona przegroda. Oczywiście warto też obejrzeć tylną ścianę gardła, bo wszystko co produkuje błona śluzowa nosa i zatok spływa po tylnej ścianie gardła, więc to badanie jest również istotne. No i oczywiście w przypadku kiedy są jakiekolwiek przesłanki, że choroba może lokalizować się na poziomie górnych, ale również dolnych dróg oddechowych, warto pacjenta osłuchać, ewentualnie pójść w tym w kierunku również diagnostyki astmy skrzelowej. No, ale oczywiście na samym mej rozmowie i badaniu przedmiotowym, oglądaniu pacjenta, badaniu lekarskim pacjenta, nie kończy się nasza diagnostyka chorób alergicznych. Kolejnym etapem są oczywiście badania dodatkowe. Mhm. Badania dodatkowe, które pozwolą nam potwierdzić, czy pacjent jest na cokolwiek uczulony, czy też nie. I tu mamy całe spektrum. Takim podstawowym narzędziem w pracy alergologa są punktowe testy skórne, i pomimo bardzo ekspansywnej diagnostyki molekularnej, bo mamy etap diagnostyki molekularnej w naszym świecie, aktualnie Warto wykonywać testy skórne, bo testy skórne y, są metodą niezwykle szybką, niezwykle tanią i pozwalającą też w krótkim czasie przetestować bardzo dużo alergenów. Mhm. To teraz już faktycznie holistycznie pani dopełniła ten wątek diagnostyki. Ja troszeczkę to chciałem usiąść mhm. i skupić się na samym wywiadzie, jakimś mhm. podstawowym zestawie badania. Widać, że ta ścieżka diagnostyczna jest bardzo rozbudowana, ale kontynuacją pani pracy jako lekarza specjalisty też na pewno. Jest wdrożenie odpowiedniego leczenia. Jak wygląda leczenie w kontekście alergicznego nieżytu nosa? Oczywiście, jeżeli chcemy leczyć, wiedząc, że leczymy alergiczny nieżyt nosa, musimy mieć potwierdzenie w tych wspomnianych testach skórnych, czy też w innych badaniach, bo mamy diagnostykę też in vitro, kiedy wykonujemy badania z krwi w kierunku alergii. Pacjenci często mówią o tych badaniach testy z krwi. I tu szeroki panel różnorodnych badań, do badań molekularnych, jak wspomniałam. Jeżeli mamy potwierdzoną alergię, czyli wiemy, że pacjent jest uczulony czy to na pyłki, czy na roztocza, a może ma złożoną alergię, wówczas na pewno powinniśmy pacjentowi zaordynować specjalne, dedykowane zapaleniu alergicznemu leczenie. Nieleczony alergiczny nosa jest powodem nie tylko dramatycznie obniżonej jakości życia, ale też stanowi ryzyko nasilania innych schorzeń czy powikłań. W związku z tym to wdrożenie leczenia jest bardzo istotne. Jakie leczenie dla pacjenta? I tutaj oczywiście wtedy warto odwołać się z powrotem do wywiadu i zastanowić, który rodzaj objawu dominuje w klinice pacjenta. Jeśli są to objawy stricte związane z taką ekspozycją tylko na alergen, objawy krótkotrwałe, świątki, kichanie, wodnista wydzielina, wówczas. Grupą leków dedykowanych dla takich objawów, tak zwanej mówimy, wczesnej fazy reakcji alergicznej, są leki przeciwhistaminowe. One bardzo szybko ucinają te objawy. Zresztą dla wielu lekarzy takie podanie leku przeciwhistaminowego też jest, jest taką krótką ścieżką diagnostyczną. Jeśli pacjent dobrze odpowiada na tego typu leczenie, możemy podejrzewać, że po prostu ma alergię. Oczywiście leki przeciwhistaminowe ograniczone są tylko i wyłącznie do kontroli objawów histaminozależnych, czyli tych, o których wspomniałam, świąt, kichanie, wodnista, wydzielina. One nie będą działały na zatkany nos. Także w przypadku niedrożnego nosa zdecydowanie powinniśmy sięgać po leki, które spowodują, że stan zapalny błony śluzowej nosa, prowadzący do jego niedrożności zostanie... Zmniejszony zostanie, zlikwidowany. I tutaj grupą leków, dedykowanych już nawet dla pacjentów powyżej trzeciego roku życia, są glikokortykosteroidy donosowe. Oczywiście, jak pada hasło sterydy, już nikt nie słucha, że są to sterydy donosowe i że są to leki działające wyłącznie miejscowo w obrębie błony śluzowej, rodzi się bardzo wiele wątpliwości naszych pacjentów, ale myślę, że to w rękach nas, profesjonalistów, jest przedstawić pacjentom korzyści ze stosowania leczenia przeciwzapalnego, czyli tak naprawdę leczenia sięgające przyczyn dolegliwości pacjenta. Obecnie funkcjonujące na rynku glikokortykosteroidy donosowe są to preparaty niezwykle bezpieczne, o bardzo dobrym profilu działania. Zwłaszcza te, które mają tak zwany wysoki indeks terapeutyczny, czyli maksymalizację korzystnych działań do minimalnych objawów ubocznych, bo oczywiście poszukujemy leku jak najbezpieczniejszego, który nie będzie miał działań niepożądanych. I te, które w szczególności zarejestrowane są, zwłaszcza dla naszych najmłodszych pacjentów, taki wysoki indeks terapeutyczny posiadają, czyli działają bardzo dobrze nie powodując groźnych powikłań i naprawdę zapewniam Państwa, że glikokortykosteroidy donosowe to w większości przypadków alergicznego nieżytu nosa preparaty z wyboru. Oczywiście możemy je stosować w różnorodnych kombinacjach, ale tylko te leki sprawiają, że pacjent w pewnej perspektywie czasowej będzie, mia będzie miał dobrą kontrolę objawów alergicznego nieżytu nosa. Ale oczywiście, jeżeli będziemy porównywać dwie grupy leków, leki przeciwhistaminowe, zwłaszcza leki doustne, które są definitywnie najbardziej ulubioną grupą naszych pacjentów, jedna tabletka łyknięta raz na dobę e, i mniej lub bardziej złagodzone objawy alergii versus glikokortykosteroidy donosowe, które po pierwsze Trzeba stosować czasami na początku terapii nawet dwa razy dziennie, które trzeba podawać donosowo. Które jeszcze mają w nazwie sterydy, czyli coś, co budzi pewną grozę i lęk u naszych pacjentów, pomimo, jeszcze raz podkreślam, bardzo wysokiego profilu bezpieczeństwa, jest to pewne jednak utrudnienie. Warto też pacjentom powiedzieć, że glikokortykosteroidy donosowe nie są lekami do doraźnego przyjmowania, tak jak leki przeciwhistaminowe. Muszą być przyjmowane systematycznie, a efekt terapeutyczny nierzadko pojawia się dopiero po kilku a nawet kilkunastu godzinach od podania leku. Także są to zdecydowanie leki do przyjmowania systematycznego i w dłuższej perspektywie czasowej. Generalnie wszystkie leki stosowane w alergicznym nieżycie nosa powinny być stosowane nie doraźnie, a w sposób systematyczny i najlepiej zacząć je stosować 10-14 dni przed przewidywaną ekspozycją na uczulający alergen. To w przypadku pacjentów świadomych swoich uczuleń jest oczywiście możliwe, a w przypadku tych, którzy Sięgają po leki bez wcześniejszej na przykład diagnostyki, oczywiście nie będzie, nie będzie możliwe. I... A w jaki sposób, mm -hmm. proszę powiedzieć, prawidłowo aplikować preparaty donosowe? Bo wydaje mi się, że to też jest punkt warty uwagi i zastanowienia się nad tym, bo sporo osób, gdy już nawet się we własnym zakresie zdiagnozuje, no to nie ma wystarczającej jeszcze wiedzy praktycznej, aby w odpowiedni sposób wdrożyć leczenie. Oczywiście, jeżeli pacjent pójdzie do apteki i otrzyma odpowiedni zestaw od farmaceuty, czyli otrzyma e, na przykład lek przeciwhistaminowy, oczywiście tutaj zwracam uwagę, że mówimy przede wszystkim o lekach przeciwhistaminowych drugiej generacji. E, e, jeszcze do niedawna powszechnie stosowane, teraz też się zdarza, starsze leki przeciwhistaminowe obarczone są dużą komponentą sedatywną, także warto, jeżeli kupujemy i też jest duży dostęp do leków przeciwhistaminowych drugiej generacji bez recepty, sięgać właśnie po tą drugą generację, która nie usypia pacjenta, czyli jest bezpieczna, pozwala mu na dobre... Czyli to jest jakby taki update tak. starego leku, tak? To, no nie, to są... Muszę dopytać to są, jako nie. Co to znaczy lek drugiej generacji? Mamy całą grupę leków przeciwhistaminowych, czyli leków jak gdyby niwelujących wyrzut histaminy związanej z tymi objawami, o których wspominałam. Świąt, kichanie, wodnista wydzielinia, bo to są objawy tak zwane histaminozależne i na nie działają leki przeciwhistaminowe. Przez wiele lat, ale to już jest naprawdę bardzo stara historia farmakologii, mieliśmy do czynienia tylko z lekami przeciwhistaminowymi, czyli takimi, które blokowały objawy histaminozależne tak zwanej starej generacji, ale nie były to leki selektywne. Działały one Wielokierunkowo. Jednym z objawów. Nie były takie sprecyzowane. Nie były sprecyzowane. Właśnie były takie rozprecyzowane, czyli działały i na alergię, ale też na przykład pod, powodowały sedację, czyli usypiały pacjenta. Jednym słowem, leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji nie, wy, nie wolno było przyjmować, prowadząc samochód czy mając pracę związaną z jakimiś precyzyjnymi czynnościami. Natomiast leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, takie, które są tak naprawdę dostępne na rynku już, no, można wręcz powiedzieć, od kilkudziesięciu lat, jeżeli mówimy o tych najstarszych molekułach, każdy rok oczywiście przynosi nam nowe preparaty, może nie dokładnie każdy rok, ale każda dekada przynosi nam nowe leki przeciwhistaminowe, tej drugiej generacji, które właściwie idą ciągle w kierunku minimalizowania działań niepożądanych, działań ubocznych. Oczywiście nie wszystkie też będą dostępne bez recepty. To jest nowa dekada leczenia lekami przeciwhistaminowymi, bo pacjent po prostu nie ma szeregu działań leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji. To była nie tylko senność, to była też na przykład suchość w ustach, no wiele, niekorzystnych, wiele niekorzystnych objawów ubocznych. No, nowoczesne leki działają po prostu przede wszystkim na alergię, a nie wykluczają pacjenta z życia codziennego. Oczywiście i nie są to jak gdyby zmodyfikowane leki, czyli tak jak gdyby pochodne leków pierwszej generacji. To są całkowicie nowe molekuły, które dostępne są o, dla dzieci już po ukończeniu pierwszego roku życia, ale nie wszystkie oczywiście, bo generalnie część z nich jest dostępna po pierwszym roku życia, część po drugim, część po szóstym, część po dwunastym. No, tak zostały zarejestrowane w Polsce. Jasne. Pozwolę sobie na sekundkę jeszcze do, wrócić do jak, pytania aplikacji. związanego z aplikacją, tak? bo wydaje mi się, że to jest no, dosyć istotny Oczywiście. punkt. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy pacjenci dostają nie tylko tabletki, ale również dostają glikokortykosteroidy donosowe. Mamy również glikokortykosteroidy donosowe zarejestrowane jako leki OTC, czyli niewymagające recepty lekarskiej. I tu jest bardzo ważne, żeby pacjent pamiętał, aby przyjmować je w sposób prawidłowy. Taką Najprostszą zasadą, którą myślę, że jest niezwykle łatwo zapamiętać, jest podawanie aplikatora z lekkiem prawą ręką do lewej dziurki nosa i lewą ręką do prawej dziurki nosa, kierując aplikator na wewnętrzny kącik. Oka. To jest bardzo ważna zasada. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to na błonie śluzowej, bocznej ściany nosa, rozgrywa się cała reakcja zapalna w jamie nosowej. Natomiast, jeżeli pacjent kierowałby aplikator na przegrodę nosa, to proszę pamiętać, że przegroda nosa ma najbliższe. Najbardziej delikatną błonę śluzową w jamie nosa. Ta błona śluzowa jest cienka. Dodatkowo w przedniej części jamy nosowej na przegrodzie znajduje się splot naczyniowy zwany splotem Kiselbacha, który. Podrażniony, dotknięty, mechanicznie uszkodzony końcówką aplikatora, może dawać objawy pod postacią podkrwawiania z nosa, co zawsze wzbudza niepokój naszych pacjentów. Tak więc proszę pamiętać, aby aplikator z lekiem donosowym zawsze kierować na boczną ścianę nosa, najlepiej utrzymując właśnie ten kierunek na, na wewnętrzny kącik Oka. Dzieli się z nami Pani swoją bogatą wiedzą i też doświadczeniem, to jest bardzo cenne, ale myślę, że nie jedna osoba słuchająca nas w tym momencie myśli sobie: Tyle z tym zachodu, że machnę na to ręką, zlekceważę to. Co Pani chciałaby takim osobom powiedzieć? Czy lekceważenie ANN może mieć jakieś poważne konsekwencje w przyszłości? Oczywiście. Przede wszystkim, dlaczego żyć przewlekle z zatkanym nosem, jak można cieszyć się życiem z drożnym nosem? Także myślę, że ten aspekt dobrej jakości życia, dobrego wysypiania się jest niezwykle ważny, bo z takich, można powiedzieć, mniej i bardziej odległych powikłań czy niedogodności związanych z nieleczonym alergicznym nieżytem nosa. Na czoło wysuwa się właśnie obniżona jakość życia, gorsze funkcjonowanie. Dla dzieci to są gorsze wyniki w nauce. Są świetne badania, które pokazują, że alergicy, jeżeli egzaminy są w porze wiosennoletniej, czyli w porze, kiedy oni mają po prostu szczyt objawów, mają zdecydowanie gorsze wyniki na egzaminach niż grupa rówieśnicza nie mająca alergii. Także warto zawalczyć o to, żeby. Nie mieć objawów alergicznego i nieżytu nosa. Alergiczny nieżyt nosa to jest u ponad połowy pacjentów gorsza jakość snu, to są pacjenci, którzy trudniej zasypiają, wybudzają się, chrapią. No a jak wiadomo, te i inne objawy w efekcie prowadzą do tego, że pojawiają nam się konkretne powikłania. Yy, alergiczny nieżyt nosa może być przyczyną swoich powikłań, ale może być też czynnikiem ryzyka. Na początku już naszej rozmowy wspomniałam, że alergiczny nieżytnosa to jest podstawowy czynnik ryzyka astmy oskrzelowej. Okazuje się, że zwiększa ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej aż dziewięciokrotnie w stosunku do populacji bezalergicznego nieżytu nosa. Okazuje się, że alergiczny nieżytnosa jest porównywalny dla astmatyka, jeżeli chodzi o analizę czynników ryzyka dopalenia. No może to nie jest zbyt dobry argument yy, przemawiający za jakimś tutaj yy, nie, yy, nienaznaczaniem palenia jako istotnej, yy, istotnej yy, absolutnie pomyłki w przypadku pacjentów z alergią. Pacjent z alergią definitywnie palić nie powinien i to też powinno być przesłaniem dla każdego, yy, który zajmuje się tego typu pacjentami, żeby... Yy, Podkreślać ten efekt walki z nikotynizmem, który jest bardzo powszechnym schorzeniem w naszej populacji. No ale wracając do powikłań alergicznego nieżytu nosa, który pozostaje nieleczony, obok astmy oskrzelowej, oprócz codziennego funkcjonowania, codziennej jakości życia, mamy wiele różnorodnych schorzeń, bezpośrednio indukowanych niedrożnym nosem. Do nich należą zapalenia zatok. Różne, różne formy zapaleń zatok i y, ostre zapalenia zatok i oczywiście y, przewlekłe zapalenia zatok, gdzie objawy utrzymują się już powyżej trzech miesięcy. To są również zapalenia uszu, zwłaszcza y, u dzieci zapalenia uszu jako powikłanie alergicznego nieżytu nosa są niezwykle częstsze, częste. Y, nierzadko dochodzi również do pojawiania się tak zwanego wysiękowego zapalenia uszu, a to już rodzi również Także zaburzenia słyszenia, niedosłuch mogą się pojawiać również objawy zespołu przewlekłego zmęczenia. Okazuje się, że u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa znacznie częściej dochodzi do, do rozwoju różnorodnych zaburzeń depresyjnych, tak więc jest to stosunkowo szerokie spektrum różnorodnych powikłań, oczywiście nie tylko ograniczonych właśnie do górnych dróg oddechowych i tych naczyniom połączonym nos, zatoki uszy. Dobrze, a jeśli mamy zatkany nos, to mamy dwie możliwości, albo alergię, albo problemy z zatokami. Czy jest jeszcze jakiś kolejny aspekt, który tutaj może utrudnić prawidłową diagnostykę? Rzeczywiście, alergiczny nieżyt nosa jest chorobą do różnicowania z zapaleniem zatok, czyli z tak zwanym rhinosinusitis. Ale też, tak jak wspomniałam, alergiczny nieżyt nosa jest czynnikiem ryzyka dla zapaleń zatok. Co ciekawe, w najnowszym dokumencie, europejskim dokumencie dotyczącym zapaleń zatok przynosowych, tak zwanym dokumencie EPOS z 2020 roku, w klasyfikacji zapaleń zatok przewlekłych pojawiło się zapalenie zatok, którego powodem jest alergia. I tak naprawdę jest to, można powiedzieć, bardziej nasilony stan zapalny na granicy błony śluzowej nosa i zatok. Od wielu lat mówimy już często w piśmiennictwie specjalistycznym, że granica pomiędzy rinitis, czyli nieżytem nosa, a sinusitis, czyli zapaleniem zatok jest nieoznaczalna, że jest to ta sama. Ta sama przestrzeń anatomiczna, ta sama przestrzeń fizjologiczna, stąd bardzo często mówimy o rhinosinusitis. Yy, to znaczy, czy można tak na pierwszy rzut oka powiedzieć, czy to jest tylko alergiczny nieżyt nosa, czy to już jest zapalenie zatok. Jeżeli mamy zróżnicować alergiczny nieżyt nosa od ostrego zapalenia zatok, to tutaj warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Długość trwania objawów, pewna sezonowość, salwy kichania, świąt nosa nie będą typowe dla klasycznego ostrego zapalenia zatok. Natomiast oczywiście spływająca wydzielina, jakieś krótkotrwałe zaburzenia, zaburzenia węchu częstsze niż w alergicznym mierzycie nosa, bóle głowy, to jest tak zwane zatokopochodne bóle głowy, czy uczucie rozpierania w obrębie twarzy-czaszki, będą bardziej charakterystyczne dla zapalenia zatok przynosowych. Jeżeli sięgniemy po badania już takie specjalistyczne, czyli włożymy wziernik nosowy, i, czy endoskop, tutaj też będziemy mieli pewne podpowiedzi, czy zmiany zapalne bardziej zlokalizowane są w przedniej części jamy nosowej, co jest bardziej charakterystyczne dla alergii, czy też obejmują już głębsze struktury jamy nosa, okolice ujść, zatok. Ale zawsze warto, różnicując te dwie choroby, Zastanowić się, czy przypadkiem alergia nie była pierwotnym powodem, który doprowadził do rozwoju zapalenia zatok. Tutaj, szczerze mówiąc, też. Nie ma aż tak wielu dylematów, na przykład kiedy pacjent trafia do, do farmaceuty, do apteki i poszukuje leku na udrożnienie nosa. Bo glikokortykosteroidy donosowe są lekami, które zarówno są rekomendowane w alergicznym nieżycie nosa, jak i w zapaleniach zatok, zwłaszcza tych o charakterze przewlekłym. Także na początku, lecząc się, nie popełniamy wielkiej pomyłki, natomiast warto wiedzieć, co jest pierwotną przyczyną naszych problemów. Alergia. Czy o innej etiologii rhinosinusitis, czyli zapalenie zatok przynosowych. Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I w związku z tym chciałbym zapytać, czy da się uniknąć ANN? No myślę, że jak ktoś jest tak bardzo mocno genetycznie obciążony i ma dwoje rodziców, alergików, to jego szanse na to. Że nie będzie miał objawów alergicznego, nieży nosa, są zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze. Oczywiście, kiedy tak naprawdę, jeżeli jesteśmy obciążeni genem atopii, można powiedzieć wieloma genami atopii, bo jest to mechanizm dziedziczenia skłonności alergicznych, ma charakter wielogenowy, to jest nam bardzo trudno. Tu warto wtedy od właściwie pierwszych lat życia i to jest raczej apel do rodziców potencjalnych alergików, zwrócić uwagę na te pewne czynniki środowiskowe, o których mówiliśmy na samym początku, czyli unikanie zakażeń wirusowych, jeżeli jest to możliwe oczywiście, ale nie unikanie kontaktów z rówieśnikami, co często się wyklucza. Życie może w nienadmiernie zhigienizowanych warunkach, kontakt z, ze zwierzętami, odpowiednie żywienie, na początku karmienie piersią, ma odpowiednia potaż nienasyconych kwasów tłuszczowych. Okazuje się, że one też mają znaczenie w rozwoju chorób alergicznych. No i oczywiście wszechpotężna witamina D3 jest takim elementem, który, to są elementy, które mogą powodować, że pacjent zmniejsza swoje ryzyko zachorowania na choroby alergiczne, w tym alergiczny nierzyt nosa. Ale jest wiele, kiedy już choruje, to możemy się zastanowić, co zrobić, żeby jego objawy były mniej nasilone. Oprócz leczenia, warto pamiętać, że takim znakomitą metodą profilaktyki w alergicznym mierzycie nosa jest immunoterapia czyli odczulanie pacjenta. Mówi się, że to jest metoda, która ma nie tylko zapobiec, czy cofnąć objawy alergicznego nieżytu nosa, ale przede wszystkim spowodować, że choroba alergiczna nie będzie postępować. Jak wygląda no, ten proces odczulania? Pacjent musi trafić w ręce specjalisty, musi mieć zdiagnozowaną alergię, musi mieć e, e, zidentyfikowane alergeny, które są dla niego istotne klinicznie, czyli wywołują u niego objawy. Musi to być zgodność wywiadu. E, Badania przedmiotowego i oczywiście wyników badań dodatkowych, i wtedy przystępujemy do długotrwałego, bo jest to, rekomenduje się, aby odczulanie, czyli tak zwana immunoterapia swoista, trwała 5 lat, procesu, nabywania tolerancji immunologicznej przez pacjenta, który będzie się przekładał na to, że jego objawy będą się wycofywać, zapotrzebowanie na leki będzie mniejsze, ale przede wszystkim jego choroba nie będzie postępować. Jest to metoda też na zapobieganie astmie oskrzelowej. No ale oczywiście nie każdy pacjent będzie się odczulał, a każdy pacjent chciałby wiedzieć co zrobić, żeby jego objawy jako alergika były mniejsze i tu jest oczywiście wiele różnorodnych metod które powodują, że nasza, nasze objawy mogą nie być tak nasilone. Wszystko zależy od profilu uczuleń. Jeśli mamy pacjenta uczulonego na roztocze kurzu domowego, czy na alergeny generalnie wewnątrzdomowe, wówczas warto zwrócić uwagę na to, żeby z, z, zminimalizować ekspozycję na te alergeny, aczkolwiek chciałam powiedzieć, że nie ma możliwości stworzenia domu wolnego od alergenu. Mhm. Mimo e, wielu propozycji płynących z różnych źródeł, e, że przyjdzie ktoś, kto jak różdżką uczyni dom wolny od alergenu, nie ma takiej możliwości. Jeżeli jesteśmy uczuleni na zwierzęta, to jednak najprostszą metodą jest unikanie alergenu, najprostszą metodą terapeutyczną i po prostu nieposiadanie zwierząt domowych. Chociaż, chociaż okazuje się, że kontakt we wczesnym dzieciństwie ze zwierzętami domowymi nie wpływa na rozwój chorób, na rozwój alergii na te zwierzęta. Ale na pewno jeżeli mamy astmę kocią, to spanie z kotem w jednym łóżku, czy nawet trzymanie kota w domu, to jest po prostu zagrożenie życia dla pacjenta. W przypadku kurzu domowego eliminujemy wszelkie rezerwuary kurzu, zamykamy książki w szafkach, nie trzymamy papierów, likwidujemy zasłony, firanki, likwidujemy dywany, ograniczamy meble tapicerowane. Korzystamy z oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze powietrza zdecydowanie tak, mamy nawet takie, które dostały rekomendacje Towarzystw Lekarskich, w tym Towarzystwa Alergologicznego. Wietrzymy pomieszczenia. No i oczywiście możemy też korzystać z pościeli barierowej, bo tak jak wspominałam, łóżko to główne źródło alergenu. Czyli kładziemy takie specjalne pokrowce na przykład na materac. No i oczywiście pierzemy, pierzemy wszystko, co się da: od pluszaków, przez częste zmiany pościeli. Także pierzemy kołdry, poduszki w temperaturze 60 stopni lub wyższej, bo w tej temperaturze giną roztocza ale giną też w mrozie. Także taką prostą metodą jest na przykład wymrażanie. Często rodzice naszych pacjentów po prostu wkładają co tydzień, czy w jakichś innych interwałach czasowych pluszaki do zamrażarki. To jeśli chodzi o roztocze kurzu domowego, natomiast jeżeli chodzi o alergeny płyków, alergeny, alergeny zewnątrz domowe, kwitnących roślin, to na pewno nie można eksponować się w szczycie pylenia, także yy, 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 ograniczamy naszą aktywność zewnątrzdomową, ograniczamy spacery, ograniczamy rower, bieganie, wtedy kiedy po prostu mamy szczyt pylenia traw czy brzozy, bo po prostu narażamy się wtedy na ryzyko bardzo wzmożonych objawów. A jeżeli już przebywamy na świeżym powietrzu i przychodzimy do domu, to należy zdjąć całe ubranie, w którym byliśmy na świeżym powietrzu, wziąć prysznic, uh Włącznie z włosami. Ja mówię moim pacjentom, żeby nie kładli się do łóżka z pyłkami e, e, i wypłukać nos, wypłukać oczy, tam worek spojówkowy to jest świetne miejsce do gromadzenia się alergenów, zakładać okulary, a nie szkła kontaktowe. No i oczywiście wietrzyć mieszkanie wtedy, kiedy jest niższy poziom alergenów, zawsze pora nocna, po deszczu to są te okresy, kiedy jest dużo mniej alergenów. Ale tak naprawdę wracamy, jak gdyby do początku na początku naszej rozmowy przede wszystkim żeby te wszystkie metody stosować trzeba wiedzieć na co się jest uczulonym. Także podstawą wszelkiej profilaktyki jest rozpoznanie choroby i identyfikacja alergenu, na który pacjent prezentuje nadwrażliwość, bo wtedy znając ten alergen, znając jego biologię, znając rezerwuary tego alergenu jest znacznie łatwiej sobie z tym alergenem poradzić, ale jak mówię poza alergenami y, zwierząt domowych, poza alergenami pokarmowymi czy lekami, które nas uczulają. Stuprocentowa eliminacja jest niemożliwa, w związku z tym musimy sięgać po farmakoterapię, a jako metodę swoistej profilaktyki, po wspomnianą już immunoterapię, czyli odczulanie. A propos stuprocentowej skuteczności, to chciałbym zapytać, czy jeśli ktoś zdecyduje się na wdrożenie wszystkich restrykcji, o których pani mówi, mhm. i będzie w sposób taki świadomy podchodził do swojej choroby, to czy jest w stanie ją w 100% zniwelować? Jest w stanie ją, można powiedzieć, że prawie w 100% zniwelować, co my nazywamy dobrą kontrolą choroby. Zresztą istnieje taki podział alergicznego nieżytu nosa na dobrze, częściowo i całkowicie niekontrolowany. Także y, y, Sięgając do metod profilaktyki, sięgając do bezpiecznego, nowoczesnego leczenia, sięgając po immunoterapię, jesteśmy w stanie bardzo dobrze kontrolować alergiczny nieżyt nosa. Możemy y tak naprawdę jest wielu pacjentów, którzy poddając się zaleceniom, śledząc komunikaty pyłkowe, jest w stanie świetnie funkcjonować i zapomnieć o tym, że są alergikami. Mam takie na koniec jedno pytanie, bardzo konkretne. Czy da się w sposób jednoznaczny odróżnić alergię od infekcji, bo objawy są często zbliżone? Oto jest bardzo częste pytanie, e, i to jest też e, źródło wielu pomyłek, zarówno w sezonie wiosennym, jak i w, w sezonie jesiennym. Alergia świetnie może naśladować infekcja, infekcja-alergię. Tu jest parę takich kluczowych e, z, e, z kliniki: e, podpowiedzi, jeżeli chodzi o infekcję. Występują dolegliwości bólowe, stan podgorączkowy bądź gorączka, rozbicie, bóle mięśniowe, kostnostawowe. Tych objawów nie ma w alergicznym mierzycie nosa. Czyli jeżeli mamy Kichanie z gorączką, z bólem gardła, to raczej nie jest alergia. Natomiast jeżeli mamy dominujące objawy niedrożnego nosa, salw kichania w określonych sytuacjach, objawy się przewlekają, w tygodnie, w miesiące i nie towarzyszą im te wszystkie objawy ogólnej infekcji, jak, jak ból, jak gorączka, jak uczucie ogólnego rozbicia, to raczej y, powinniśmy diagnozować pacjenta w kierunku alergii. I naprawdę każdy zatkany nos powyżej dwóch tygodni y, jest y, taką lampką, która powinna nam sugerować, że być może to nie jest infekcja, tylko jest alergia. Pani doktor, jestem pod wrażeniem Pani wiedzy i fachowości. Myślę, że tutaj warto byłoby jeszcze z mojej strony zapytać, czy jest jakiś aspekt, który przeze mnie został pominięty i warto byłoby go doprecyzować. Innymi słowy, sama może Pani sobie zadać pytanie, na które sama Pani sobie odpowie. To znaczy, chciałabym przede wszystkim, myślę, że uczulić naszych słuchaczy na to, że według badania. Badań takich ankietowych z 2019 roku, czyli z o roku, który był rokiem reprezentatywnym, bo czasy pandemii nie są reprezentatywne dla żadnych badań epidemiologicznych, zwłaszcza o charakterze ankietowym. 42% badanych e, podało objawy, że ma objawy alergicznego nieżytu nosa. Także chciałabym przede wszystkim tutaj powiedzieć, że warto wiedzieć, dlaczego mamy zatkany nos, dlaczego jesteśmy ciągle niedospani. Warto zidentyfikować alergen, bo alergia to jest choroba, którą da się leczyć, dobrze kontrolować i nawet jeżeli nie mamy czasu, żeby udać się do specjalisty, to już na etapie nawet apteki jest tak szerokie spektrum leków skutecznych, bezpiecznych i nowoczesnych leków przeciwalergicznych, że nasze życie może być zdecydowanie bardziej komfortowe. Pani doktor Magdalena Arcimowicz była moim i waszym gościem dzisiejszego podcastu Alergia na temat. Być może zobaczymy się jeszcze w przyszłości, bo myślę, że wiele rzeczy pani by mogła jeszcze powiedzieć na temat tego rodzaju choroby, zaburzenia, problemu ogólnie, z którym musi się zmagać osoba chora. No i cóż, zapraszamy do subskrybowania. Ja nazywam się Filip Nowobilski i do zobaczenia. Oczywiście niebawem. Bardzo dziękuję.